Bye, go Cześć tu kochani, zapraszam na Ride Shadow Legends. W dzisiejszym materiale dowiecie się, dlaczego wszyscy chcą mieć Kriska, czyli najlepszego czempiona w całym Ride Shadow Legends. Ja przygotowałem dla Was taki poradnik do czempiona, w którym poczytamy sobie jego skille, przejrzymy masterki, dowiecie się też, w co ubrać Kriska. Przejdziemy się na clan bossa, dungeony, trochę też będziemy w Doom Towerze oraz zahaczymy o arenę. Na koniec z okazji X10 spróbujemy płynąć Kriska z 35 shardów dla Smashina. Zatem zaczynamy. Chris gdy Ageless jest Lizardmanem, Void Championem, bardzo trudny do zdobycia. Jest to jedyny champion z Lizardmenów możliwy do wyciągnięcia z Void Sharda, ponieważ Ramantu jest do wyciągnięcia z Questa. No i zobaczmy jego skilla. Jeżeli chodzi o A1, jest to atak wszystkich przeciwników i ma 50-55% szansy na zarzucenie Decrease Speeda. Jak dobrze wiecie, ja uwielbiam Decrease Speed. Jest ważny zarówno na falach, jak i bossach. Rzucając Decrease Speed na wszystkich, macie tą... Przewagę, że wasze wolne czempiony wcale nie stają się takie wolne. Jego A2 atakuje też wszystkich przeciwników, zobaczcie, co, co zrobi, to walnie AOE. No ale oprócz tego rzuca Ally Protection na wszystkich sojuszników, zarzuca na siebie dwa Continuous Heal. Jeszcze, żeby było tego mało, to wydłuża wszystkie buffy w waszej drużynie. I to wszystko na trzech turach cooldownów. No i można powiedzieć, że Krisk rzuca dużo buffów, ale tak naprawdę kluczowy jest ten Continuous Heal, bo mając Continuous Heal, Krisk, jak tylko się ruszy, wyleczy obrażenia, które dostanie z Alley Protection. Nie potrzebuje healera. Bardzo mocny skill. Można powiedzieć, że żeby uzyskać ten sam efekt potrzebujemy dwóch epicznych czempionów, a Krisk ma to wszystko na trzech turach. Idąc dalej na A3, Krisk rzuca prowołka na wszystkich na jedną turę i zobaczcie, nie trzeba książki. Czy to nie jest przesada? W dzisiejszych czasach, żeby wyksiążkować jakiegoś AoE Prowokera, trzeba naprawdę z 8-9 książek. Dodatkowo po zarzuceniu prowołka, wiadomo, że oni będą uderzać Kriska, to ten zarzuci na siebie increase defense, czyli będzie bardzo twardy. Dodatkowo, no bo przecież to jest mało, Krisk rzuci speeda na wszystkich sojuszników. I tu uwaga, nie rzuca na siebie, co jest częstą pomyłką w rozumieniu tego skilla. No i teraz ten skill ma bardzo świetną synergię z jego A2. Zobaczcie, zaczynacie walkę od zarzucenia speeda, i rzuceniu defensa na siebie. Potem w następnej turze wydłużacie ten defense i ten speed na waszych sojuszników. Żu rzucacie im jeszcze ally protection. Dodatkowo jeszcze heal na siebie. No i oczywiście nie mogę zapomnieć o jego pasywce. Na początku każdej rundy Krisk rzuca shielda wartego 50% jego HP. Jeżeli zbudujecie tego Kriska na około 60 tysięcy to zobaczcie z masterkami ten shield może wynieść nawet 35 tysięcy. <gryw> Czyli nawet więcej niż taki podstawowy atakujący champion. No i oczywiście jakby było tego mało, jeżeli Krisk zostanie uderzony, to jest 100% szans na zarzucenie Decrease Defense i Decrease Attack na jedną turę. Tak więc dużo, dużo skilli. Zobaczcie, można powiedzieć, że jego kit działa jak trochę skorupa, czyli jeżeli ktoś uderzy tą skorupę, to dostanie kolcem, zostanie osłabiony przez decrease attack, bądź decrease defense. Defensywni czempioni z decrease defense bardzo mało biją. Dodatkowo zostaną spowolnieni, a mało tego, na początku będą musieli tego żółwia zaatakować. Więc można powiedzieć, że ten żółw chroni wasz cały team i nie potrzebujecie nikogo więcej do przeżycia. Spójrzmy jeszcze na statystyki. Krisk ma bazowego 9 15458 HP, no i teraz się zastanawiacie, czy to jest dużo, czy to jest mało. Ogólnie w Radzie, jak Champion ma 20 tysięcy, to jest naprawdę spoko, a powyżej to już jest w ogóle masakra, jeżeli chodzi o HP. Krisk ma prawie 20 tysięcy, więc zakładając mu chest 60% HP, to zyskujecie powyżej 10 tysięcy dodatkowego HP. Wow. No i przeważnie czempiony, które mają dużo HP, mają mniej defensa, czyli coś około 1000 albo nawet jeszcze mniej. A Krisk ma 1500. 1500 to jest też taka w miarę górna granica, bo chyba największy czempion ma około 1600 defensa. Oczywiście żółw musi być wolny, więc 94 spida to jest taki troszkę wolny czempion. No dobra, ale w co ubieramy Krisk? Tak naprawdę ten champion ma bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o sety. I na przykład, do PvP, często go można spotkać w shield secie. I uwaga, shield z pasywki stakuje się z shield setem. Jako, że Krisk bije AoE, to często też go można spotkać w tauntingu. W szczególności, gdy towarzyszy mu ktoś. Z kontratakiem. Widziałem też opcję z retaliation, to jest szczególnie przydatne, gdy nie macie kontrataku, a a jeden Kriska nie dość, że zarzuci decrease speed, to jeszcze mocno potrafi przywalić. No i oczywiście, jeżeli to jest AOE champion, to sprawdza się stan set. Tylko moim zdaniem, lepiej, żeby przeciwnicy uderzali Kriska na, np. prowołku, wtedy dostaną decrease defense i decrease attack. Jeżeli chodzi o PVI, to moim zdaniem najlepszym setem jest Stalwart. Jak dobrze wiecie, Krisk chroni naszych sojuszników przez Ally Protection, więc w jaki w sposób musimy znaleźć miejsce na ten dymek. Jeżeli zredukujemy obrażenia od samego bossa, będziemy mieli miejsce, żeby przyjąć to na siebie. Zobaczcie, to jest 30% redukcji. No dobra, ale których setów nie używać? Krisk praktycznie nie potrzebuje lifesteala, ponieważ zarzuci na siebie continuous heal i sam się wleczy, więc zostawcie te części dla innych, bardziej potrzebujących czempionów. Jeżeli używacie go na clan bossa, to relentless czy reflex może Wam sporo namieszać. To oczywiście były propozycje setów i gdy ich nie macie, nie przejmujcie się w ogóle, bo Krisk największą wartość czerpie ze statystyk, które i tak bardzo łatwo zbudować. Jeżeli chodzi właśnie o statystyki, to najważniejszą statystyką jest accuracy. Pamiętajcie, na takie 20 poziomowe czy clanbossy najlepiej ustawić to na 240, ale na 330 akuracji Krisk świetnie sobie daje rady nawet na nowych bossach. Więc zaczynajcie od tej statystyki. Następną statystyką jest speed. Na mid game wystarczy 191, wtedy będziecie mogli zbudować bardzo fajny clan boss team, który zaprowadzi was na minimum 3 klucze na ultra nightmare z potencjałem na 2. No ale oczywiście jak jesteście na Endgame to 251 jest jak najbardziej fajne, czyli 191 na midgame i 251 na endgame. Kolejne statystyki to oczywiście defense i HP i teraz pytanie ile tego defa, ile tego HP. Zacznijcie swojego krystka budować od 4000 defensa, a co zostanie, wrzucajcie w punkty życia. Jeżeli macie super gear, zróbcie mu 100% kryta, ale nie dawajcie mu żadnego crit damage'u, ponieważ mechanika rajda działa tak, że ally protection championi dostają więcej obrażeń pochłanianych, jak mają więcej crit damage'u. Dla mnie to jest totalnie nielogiczne, ale to tak działa. Jeżeli chodzi o resistance, to wszystko zależy gdzie go używacie? Można powiedzieć, że Krisk jest tak uniwersalnym czempionem, że nie możecie go zbudować na 500 resistance poświęcając inne statystyki, więc to jest wasz ciężki wybór. No i teraz szybko przejdę do masterek i odpowiedzmy sobie na pytanie: czerwone, zielone czy niebieskie? Jeżeli używacie Kriska do super teamów na PVE, to czerwone są jak najbardziej wskazane. Schodzicie do War Master'a. Life Drinker też potrafi mocno leczyć, w szczególności, że Krisk potrafi mocno przywalić. I teraz tak, jeżeli macie championów, którzy bez problemu zakładają wam Decrease Defense i Decrease Attack, to niebieskie pomijacie i wrzucacie zielone. Zielone masterki dadzą wam więcej przeżywalności. I zobaczcie, zmniejszenie o 5% ataków z AoE plus Talwar to już jest 35%. Dodatkowo Shield dający 5% na Kriska, który ma bardzo dużo życia. Fajnie też, jak Krisk czasami skoncentrowa atakuje gdy ktoś dostanie Stuna, Fira czy Freeza i zarzuci ten Decrease Speed. Jeżeli chodzi o masterki niebieskie, tak naprawdę najważniejszą masterką jest Master Hexer. Pamiętajcie, że Krisk ma 100% na zarzucenie Decrease Attack, Decrease Defense, a przedłużenie ich tylko ułatwi wam rozgrywkę. Lasting Giftsów nie brałbym pod żadnym pozorem, jeżeli używacie Kriska na clan bossie, bo wtedy wam się Team rozjedzie. Krisk na arenie świetnie sobie radzi bez Bulwar, ale jak tam ciśniecie platynę, to ta Masterka i Selfless Defender doda wam 10 punktów do zajebistości. A, bym zapomniał, wróćmy jeszcze na chwilę do artefaktów. Jeżeli chodzi o banner, to najlepszą opcją dla Kriska jest Banner Accuracy, ponieważ możecie z niego wyciągnąć jeszcze dodatkowe procenty na HP i defense i nie kombinowałbym tutaj z chestem z accuracy z tego względu, że 60% HP bądź Defense daje ogromnego kopa. Amulet to tak jak już mówiłem nie używajcie crit damage najlepiej gdyby amulet miał podwójne accuracy albo podwójny resistance w zależności jak go budujecie a czy to będzie defense, czy to będzie HP, nie ma w zasadzie żadnego znaczenia. No i tak samo z pierścionkiem, tutaj najważniejsze są dodatkowe procenty w HP i w defense, jak widzicie, mój pierścionek nie jest zbyt kozacki, chociaż tutaj fajny glyf mi wszedł. Jeżeli chodzi o substaty tych górnych części, czyli broni, czapki i. Tarczy, to starajcie się wyszukać oczywiście procenty do HP i defensa, znaleźć dodatkowe accuracy i speeda. Często tak jak już widzieliście defense bądź HP, jeżeli próbujecie ubrać go wolnego, czyli taki 191 speed, to spróbujcie ubrać buty z defense procent bądź HP procent, wtedy możecie ubrać rękawicę z crit rate'em, Bądź wpakować jeszcze więcej defensa, przez co wasz Krisk będzie nie do zabicia i będzie naprawdę twardy. No dobra, ale gdzie, gdzie tak naprawdę tego Kriska używać? Oczywiście mógłbym powiedzieć, gdzie go nie używać. No ale zacznijmy od Clan Bossa. Jeżeli macie One i chcecie osiągnąć bardzo dobre wyniki, to zobaczcie, na Dedu Jedi Krisk ma swoją sekcję. Czyli wej wejdziecie w Speed Tunes, wybierzecie Kriska. I tutaj macie propozycję teamów. Ja powiem wam, że spróbowałem dwa teamy Slow Tune. I polega on na tym, że Krisk leci z prędkością 191, a resztę championów ustawiacie na 137 do 166. Ja wam sugeruję żeby ustawić na 147 co pozwoli wam zrobienie teamu pod ultra nightmare i nightmare No i teraz sobie pomyślicie kurczę, takie wolne speedy to jest jakaś masakra no właśnie takie wolne speedy tych championów pozwolą wam na ubranie defense bądź hp butów zamiast speed butów przez co staną się mocniejsi i będą długo żyć na klan bosie. No i tutaj macie przykładowe teamy pod ultra nightmare i nightmare jak wybierzemy Zobaczmy jak tutaj ułożył nam Deadwood i zwróćcie uwagę, że Krisk w pierwszej turze rzuca A3, czyli zarzuci defense i zwiększy spida, czyli w kolejnych turach wasze czempiony, wasze wolne czempiony będą mieli zwiększonego spida, czyli od trzeciej, czwartej, piątej tury będą już się poruszać z taką prędkością jak normalny standardowy Clan Steam. No i dodatkowo w następnej turze Krisk przedłuży tego spida, przez co ten buff będzie się utrzymać przez całą walkę. Drugą taką najpopularniejszą opcją, głównie wśród endgame'owych graczy jest użycie Kriska w teamie 2 na 1, czyli wasze czempiony ruszają się dwa razy, a clanbos raz. I tutaj akurat jest taka propozycja od Pawo, gdzie Krisk łącznie z Lidią, która dorzuca strengklena, a on oczywiście ją przedłuża i zobaczcie stre, strengklen, Stalwart i Ally Protection, daje wam praktycznie przez 50 tur nietykalność na Bosie. Taki team z kriskiem 2 na 1 ja akurat używam. Tutaj wam pokażę tylko kompozycję, bo walka trwa około 40 minut i na pewno nie chcecie tego oglądać. Użyłem Brogniego, Valkyrii, Lidi z kriskiem i na zmianę mam Brago z Altanem. Oczywiście to są high-endowe tępiony. Jeżeli chodzi o wyniki to bez problemu osiągam jeden klucz. I to jest przeważnie około 100 milionów, a mój rekord wynosi 170,41. Próbowałem tam jakoś docisnąć więcej, ale niestety nie mam już takiego giru. Zwróćcie uwagę, że Krisk robił tutaj 20 milionów. Jak na czempiona, który służy do ochrony, jest to całkiem niezły wynik. W że Krisk jest świetnym pomocnikiem do czyszczenia fali, w szczególności gdy używacie Sir. Ja akurat lecę z takim teamem, gdzie mamy Lidię, Sir, Archmage'a, oczywiście Kriska i Renegade'a. Nie miałem szczęścia do Kaimara i zobaczcie co on oprócz buffów dostarcza. Tutaj wrzuciłem sobie na jedynkę, oczywiście rotacja jest dosyć prosta, zarzucamy Decrease, Defense i Weaken od Lidii, Prze zwiększamy sobie ilość buffów z Kriskiem, Archmage dorzuca i sir czyści. To jest dosyć prosta znana strategia, ale tak naprawdę świetnie Krisk wspomaga drugą falę, bo My wszyscy musimy się ruszyć raz jeszcze, a Krisk w tym momencie zarzuci prowołka. Więc jesteśmy mega chronieni od jakichkolwiek ataków, ponieważ oni wszyscy pójdą na Kriska, a my zdążymy sobie zresetować cooldowny, żeby Sir mogła zniszczyć tą falę. Zobaczmy jeszcze jak to ładnie zadziała Renegade właśnie zredukowała. Tam jeszcze poszło coś w Kriskach, Krisk jeszcze swoje dołoży. I nie ma. I tak w taki sposób do minuty czyścimy sobie taką falę z Doom Towera. Jeżeli chodzi o bossy, to powiem Wam, że Krisk oczywiście sprawdza się w wielu miejscach, ale ma duże znaczenie tam, gdzie potrzebujemy sporo przeżywalności. W tej rotacji akurat mamy dostępnego gryfona i to, co Krisk tutaj wyprawia, to jest naprawdę świetna sprawa. Ponieważ na tym bossie, ja akurat stosuję taktykę znisz mnie szybciej, zanim Ty mnie zniszczysz, Krisk zarzuci decrease Speeda tego teraz nie zrobił. Puścimy sobie na auto, ale zobaczcie, zarzucił Decrease Attack i Decrease Defense, czyli moi atakerzy od razu, praktycznie co każdą turę mają ten ważny debuff do użycia. I zobaczcie, kontratak czy ally attack spowodował, że jest Decrease Speed, przez to nie muszę się martwić o Dymage, nie muszę się martwić o dodatkowy defense dla moich atakujących czempionów, którzy muszą zniszczyć tego bossa. Chris wam ułatwi jeszcze sprawę z Iragotem, czyli tym. Eternal Dragonem, gdzie Decrease atak jest przeogromnie ważny. Może być użyteczny na Frost Spiderze, w ogóle nie przyda się na Nether Spiderze. Na Magma Dragonie dostarczy dużo przeżywalności może być waszym takim Off Walkerem, a na Scarab Kingu czy Dreadhornie przyda się, ale pod warunkiem, że poświęcicie inne statystyki, na przykład Speed Clan Dłosowy na rzecz Resistance. Faction Warsy to jest oczywistość, że króluje w tej sekcji, dlatego przejdę od razu do dungeonów. Rzadko kiedy spotykamy Kriska u Spidera. Fakt faktem, że te AoE Slow i Provoke może być przydatne, żeby chronić przed pająkami, ale jak dobrze wiecie nie o to tam chodzi. Drugim takim miejscem, gdzie nie odgrywa znaczącej roli to może być Fire Knight. Chyba, że nie używacie Sir i pozwalacie się bossowi ruszyć, to świetnie dostarczy wam zarówno przeżywalności, jak i spowolni bossa swoim atakiem. Jeżeli chodzi o smoka, to Chris dostarczy wam przeżywalności decrease attack, decrease defense na bosie. Ponieważ smoka nie można zatrzymać, to decrease speed nie zadziała. A jak lecicie z takim teamem bazującym na Sir, to Chris oczywiście dostarczy wam więcej buffów. Zobaczmy teraz, ile taki Chris potrafi walnąć na takiej fali mając Decrease Defense i Weekend. Co prawda mógłbym tutaj wrzucić jeszcze Increase Defense, ale zobaczmy, jakie to są liczby. Tam było 28, 31, dosyć nieźle. Tutaj na chwilę zatrzymam i teraz zobaczcie, jeżeli macie dosyć dobry team, to ten Krisk nie musi rzucać prowoka, tak jak pokazywałem wam w Doom Towerze, więc możecie sobie w Team Composition zablokować to. Zyskacie dodatkowy damage. Nawet jeżeli nie posiadacie takich speedów jak ja, Krisk poprzez A1 może zarzucić tutaj decrease speed, co wam pozwoli spowolnić tą falę i dzięki temu wasza Sir będzie miała czas, żeby rzucić karmę, bun ponownie zanim oni Zyskają turę. O właśnie, widać. A 45 sekund to dużo. No i kończąc, na ostatnim dungeonie, mając Krisk'a Ice Golem, przestanie być dla Was problemem. Ponieważ największym wyzwaniem jest druga fala, przez tego reflekta co powoduje dodatkowe śmierci Waszych championów, to Krisk poprzez swojego Prowołka i decrease speed świetnie sobie radzi w pojedynkę przez co możecie przeprowadzić naprawdę różnych czempionów którzy po prostu wcześniej nie mieli tutaj miejsca i się przez tego reflekta zabijali. Jeżeli chodzi o bossa to pasywka tutaj robi naprawdę robotę. Często, częstym problemem z Ice Golemem jest to że nie dostarczacie decrease ataku lo, lub nie macie jakiegoś e, ally protection. I ten Ice Golem was po prostu zabija, waląc, gdy mocno uderzycie w tego bossa. Zatem Crisk obniża, obniża jego obrażenia przez Decrease Attack, ale też dostarcza właśnie tej przeżywalności, przez co możecie bossa złoić tak szybko jak chcecie i nie musicie wstrzymywać palca przed zadawaniem obrażeń. No i jeszcze została nam arena i tutaj Krisk się sprawdza świetnie w defensie jak i w ataku, tylko wiadomo, że atak to musi być taki speed team, więc raczej Wam go nie polecam, chyba że dopiero progresujecie to śmiało. Najlepiej gdybyście wrzucili sobie jakiś kontratak, bo Krisk zarówno mocno wali jak i zarzuca ten decrease speed. Tutaj jest taka moja przykładowa obrona i teraz mały hint. Krista zawsze stawiajcie na drugim miejscu, bo raczej na pierwszym to będzie jakaś aura, dlatego że jego pasywka aktywuje się, kiedy on dostanie damage. Gdy przeciwnik atakuje naszą całą drużynę, to najpierw damage dostaje pierwszy. Aktywują się jego pasywki, potem drugi aktywują się jego pasywki. No i tutaj jak wiecie, Krisk ma Decrease atak, i kolejny atak już działa na pasywce. Jak Decrease atak od Kriska wejdzie, to już kolejne ataki są o wiele, wiele słabsze. Ostatnio dyskutowałem też, kto na drugim miejscu, czy Daches czy Krisk. Co prawda Dacze też ma decrease damage taken z AOE 25%, ale Decrease Attack zmniejszy ten damage bardziej. Sprawdźmy sobie, jak Krisk radzi sobie w praktyce. Tutaj będę mógł wam pokazać dwa Kriski. Jeden w tolarcie, drugi w shield. Secie. Akurat znalazłem w 3 na 3 dosyć fajny team, gdzie jest Trunda z Madam Team atak, którego nie da się zatrzymać. Mało tego, jest jeszcze Sifi. Mój trick z Kriskiem nie zadziała. Przestawmy sobie go na trzecią pozycję. Wrzućmy sobie tutaj Duchess. I ja jeszcze wrzucę Seekera, żeby dostać ten dodatkowy defense. I zobaczymy, czy nam to pomoże przeżyć te wszystkie ataki. Oczywiście z tym teamem nie mamy zbytnio szans, ale zobaczycie jaki jest damage. Drugi team ma Tormina, Hegemona i Kandrofona, ale nie ma decrease defensa, więc tak naprawdę jesteśmy w stanie to przeżyć. Ja Oczywiście wrzuciłem Kriska tym razem na drugą pozycję, wrzucimy Walkirię. Zobaczycie moc Kriska na kontrataku. Jest tutaj też Brogni i uważajcie, ma tą pasywkę, która reflektuje damage po obiciu shieldu. Jako, że ten Krisk jest akurat w shield to liczę, że oni się tam pozabijają. No i wrzuciłem jeszcze anti tormin Champion, czyli Hakorn Smashlord. Ja go mam ubrany w Intouchable, czyli w takim imuni. Pewnie tutaj poleci... O, Sif jest pierwsza, zarzuca, D... zarzuca block damage. Więc nie jesteśmy w stanie przeżyć, i zobaczcie połowę życia. Połowę życia. Więc nie jest tak źle z naszym kriskiem. Oczywiście puszczę dalej, to w zasadzie nie ma sensu, bo są dwa rezerwy, i w końcu ta madam nas dopadnie, a my nie mamy takiego hila. Ale przynajmniej zobaczycie, jak ta walka wygląda. Po kolejnym hicie trundy. No, helior dosyć ładnie. Może zaznaczymy sobie tą naszą arbiterkę, i widać Krisk Pad, ale już poszedł res, ta walka może trwać 10 minut, więc ja ją skipnę, tylko poczekamy jeszcze na jednego hita. O właśnie poszło i zobaczcie, Krisk z defensem przeżył, czyli stalwart, defense i żyje i walka trwa dalej, dalej jest szansa. Dobra, lećmy do drugiego Kriska, bo tutaj w zasadzie nuda, wiadomo, że przegramy i tutaj mamy sytuację taką, że właśnie leci Hegemon i nie straciliśmy nic życia. Jeszcze nie trafił blok z killem, więc rzucimy sobie kontratak i teraz czekajmy aż zdejmiemy sobie te wszystkie frizy hakornym. zobaczcie, cyk, nie ma, jesteśmy ochronieni. Z tej obrony powiem Wam, że jestem mega dumny, Przyspieszmy, bo to może będzie ten i, i co? I teraz Tormin uderzył wszystkich, kontratak oczywiście bije i Krisk powoli obija wszystkich, w szczególności nietykalną, nie twardą Duchess. No i jeszcze raz kontratak, nie ma już kandrofona, zaraz pójdzie rez i będziemy powtarzać to aż zdążymy wszystkich zabić, zanim zregeneruje się rezurekt dla daczy. Zobaczcie, ona już ma 70% życia, my jesteśmy cały czas na fullu, no Hakorn sam zużył swoje życie, więc, więc jest wszystko spoko. I teraz zobaczcie, dostaliśmy blok debuff od Hakorna czy tam od Brogniego. A, zaznaczmy sobie tą daczę, żeby było szybciej. A Krisk to przedłużył, nie? <grystanie> Więc ogólnie cały czas normalnie jesteśmy nietykalni przez tormina. No, kandrofon to podejrzewam, on cię sam zabije. Tutaj akurat nie mamy rezystansu na tym Krisku i to jest ciężko, bo wiecie, ciężko wybrać coś dla Kriska, bo albo pójdziecie sobie w. Właśnie taki Shield Set, który świetnie się też sprawdzi na różnego rodzaju blenderach albo pójdziecie w stalwart, żeby ten damage jednak nie był taki mniejszy, albo na jakiś crowd control, no i o poszedł drugi res i teraz jest nasza szansa, to już drugi, nie, no i znowu pójdzie, nie, jeszcze nie mamy kontrataku, a dobra. O, teraz poszedł i nie ma ich. Zobaczcie, jaki mocny team moja defensywa rozwaliła. Tutaj musimy zatrzymać, bo nie mam na ataku ustawionych. Zdejmijmy sobie i wygramy sobie tą walkę. Trunda, pozabijaj. O, widać. Ci się też trzymają. No i teraz czas na takie drobne podsumowanie, zanim spróbujemy wylosować jeszcze jednego Kriska. No, dlaczego ja uważam, że ten czempion jest najlepszy w Ride Shadow Legends? Tak naprawdę ten czempion ma przekozackie statystyki. Ciężko znaleźć takiego czempiona, który ma 20 tysięcy życia i 1500 defensa. No i dodatkowo ten czempion ma ogromną ilość umiejętności, która jest przydatna praktycznie wszędzie. Zamiast odpowiedzieć na pytanie, gdzie Krisk jest dobry, to trzeba odpowiedzieć, gdzie Kriska nie używacie. No i teraz mam dla Was takie, taką zagadkę. Ilu czempionów potrzebujecie, żeby zbudować takiego Kriska? Poza tym świetnie sobie radzi PVE w PVP, a mając go w dum tałe, że naprawdę nie musicie budować osobnego czempiona, żeby przejść jednego bossa, wprowadzając go do składu? Macie ogrom możliwości, żeby przeprowadzić bardzo, bardzo różnych czempionów. Bez wątpienia jego uniwersalność powoduje, że naprawdę jest to najlepszy czempion w Ride Legends. No to co? Gotowi płynąć nowego Kriska? No i jesteśmy na koncie z Maszyna. Oczywiście już zwracać uwagę na te zasoby. Od razu Wam powiem, że to jest gościu, który zbiera i używa tylko wtedy, kiedy jest naprawdę sens. I ma taką fajną sztuczkę. Trzyma zawsze poziom 10 tysięcy gemów. Bo jak przyjdzie jakiś event, Zawsze jest w stanie go wygrać. No ale to wiadomo, jesteśmy tu po to, żeby pulnąć mu kriska. Pulujemy pierwsze 9 z, re, z ręki. Ogólnie to mamy się zatrzymać, gdy będzie legendarny. Tam chyba 16, brakuje do pierwszej dwusetki. Więc podejrzewam, że pierwsze 10 po dwusetce powinno już się tam coś złotego zapalić. O, jest coś fioletowego. 4000 punktów. Nie miał tego czempiona, dlatego dostaliśmy na klan vs. klan. Tyle punktów. Zauważcie, że. O co? O, już myślałem. Uf. już myślałem Nie. Dobra, zauważcie, że nowe czempiony lepiej przyzywać na klan vs. Klan. Przy tej zmienionej formule dostajecie bardzo dużo punktów, a też teraz na laderze się troszkę pozmieniło, bo niektóre mocne teamy specjalnie przegrywają kilka walk, żeby potem dowalić komuś, więc. i zgarnąć pełną pulę. Och, znowu kurczę zawał serca. No, więc warto trzymać zasoby przede wszystkim te fragmento czempiony, którym macie do dyspozycji wtedy naprawdę dobre punkty dostaniecie i jest szansa, że zgarniecie trzy zestawy pierścionków. Dobra. Pierwsze dziewięć poszło. Jedziemy dziew pierwszą dziesiątkę. Trzymajcie kciuki. Czy się coś złotego zapali? Jest Urogrim. Uuu, ciekawe, czy to jest nowy, nowy czempion. No, powiem wam, że to jest taka postać, którą ja bardzo chciałem. Już na czterech kontach pomagałem i na czterech kontach ją mieli. Ja ich nie miałem. 6200 punktów. Wow, przecież to będzie normalnie lider naszej klasyfikacji Klan versus Klan. No, ale czekamy na złotego, nie? No, bo przecież tutaj już Mercy zadziałało. Jest Oboro, coś niebieskiego, cały czas niebieskie. Patrzę, czy się nagrywa, nie? bo wiecie, warto... jest coś złotego! Sifi! Ja myślę, że... Ja myślę, że Smashin będzie zadowolony, nie? Taki X10, nie? Ja nie mogę! Ja myślę, że będzie kolejka do następnych Shard Puli, więc jeżeli chcecie już teraz, zapisujcie się, łapcie mnie na Discordzie, QueenLearn Community będzie w linku. No i zobaczmy jej skille. Pierwszy skill atakuje jednego przeciwnika, ma 100% szans na rzucenie slipa na target, 100% szans, ale tylko gdy turn meter jest powyżej 50%. Tylko. <noise> <noise> więc to już jest wskazówka dla Was, że jak będziecie grać Seafi, to targetujcie tylko tych, co mają wysoki turn meter. Wtedy u śpicie na pewno, ale jeżeli turn meter jest poniżej, to po prostu Sifi A2. Dzisiaj mamy takich czempionów, że wow, Krisk, Sifi, już nie ma Wojdów, więc nie będziemy pulować, ale zobaczmy teraz, co tu się dzieje. Na czterech turach cooldownu Sifi rzuca tylko Block debuffs, Increase Defense i Increase Speed. Nie? Mówiłem, że Krisk jest najlepszy, ale Sifi goni go, goni go. Jeżeli chodzi o A3, to jest taki Single Res na czterech turach cooldownu. No, i jak reźniemy, no to dajemy temu czempionowi atak i, i crit rate. I jeszcze full meter. Więc jak zabijecie jakieś, jakąś trundę, Sifi po prostu reźnie i trunda poleci od razu na Was. No i zobaczmy pasywkę, nie? W zasadzie pierwszy raz czytam Sifi tak dokładnie, nie? Bo nie mam to wiecie, nie? To, to nie czytam. No, i co ona robi? Ona leczy 10% każdego sojusznika na początku ich tury, więc jak zrobią turę, to dostają 10% życia i ma 40% szans na usunięcie friza i Fira. A jeżeli z Rotos, to usuwa wszystkie debuffy. No i dlatego macie problem na że z Rotosami, no bo zakładacie pewnie masę debuffów, a Rotos z tego wychodzi. No, i teraz mała wskazówka. Zróbcie tak, żeby Rotos się nie ruszył. Mam nadzieję, że ten guide wam się podobał i dowiedzieliście się, jak ubrać swojego żółwia, w czym jest mocny, no i przede wszystkim, jakie statystyki są dla niego najważniejsze. Ja będę się z wami żegnać. Subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej takich filmów. Pozdrawiam, kochan.